I przejdźmy już może do modelowania. Zacznijmy może od przyjęcia materiału. Properties, przyjmujemy materiał. Najpierw zdefiniujemy sobie materiał ustojnościowego. Klikamy Add. Tutaj wybieramy Concrete, czyli beton. Wybieramy następnie klasę naszego betonu. Przyjmijmy, że to będzie beton C40x50. Tutaj sobie dopiszmy UN, ustojnościowy. OK. Następnie przyjmijmy sobie materiał stali sprężającej. Mamy już steel. Wybierzmy sobie ostatnią pozycję 15,7 mm. OK. Następnie przyjmijmy sobie materiał naszego słupa. To będzie znowu tutaj beton. Wybieramy klasę betonu. Niech to będzie C35x45. Tutaj dopiszmy słup. OK. I stwórzmy jeszcze ostatni materiał. To będzie o sztywności betonu C40x50, ale o ciężarze równym 0. Użyjemy tego materiału, jak będziemy tworzyć pręty płyty pomostowej. Chodzi o to, żeby nam się nie zdublował ciężar. I wybieramy go beton C40x50, z tym, że teraz, żeby wpisać, żeby to okno było aktywne, tutaj gdzie jest beton, i żeby tutaj wpisać 0, musimy przejść tutaj na zakładkę None. Wtedy nam się to okno uaktywnia. Tutaj wpisujemy 0. Tu sobie może jeszcze dopiszmy ciężar własny równy 0. OK. Także materiały mamy już zdefiniowane. Teraz może przejdźmy do zdefiniowania przekroju. Nasz przekrój będzie wyglądał, to będzie nasz pierwszy dźwigar. Tutaj są wymiary, które będą potrzebne do wpisania do programu. A więc wybieramy przekrój. Klikamy Add. Musimy teraz przejść na zakładkę PSC. Z rozwijanej listy wybieramy PSC-T. Odhaczamy tutaj symetrię, bo nasz dźwigar nie jest symetryczny. Zaznaczamy 1 i zaczynamy wpisywać nasze wymiary. Wysokość jest 1,30 m. Następnie będzie 0,2 m. 0,15, 0,95, 0,6, 0,2, 1,8, 2,6, to będzie 0,27, 1,03, 0,6, 0,2, 7,6,5 i 2,565. Pojawił nam się już tutaj widoku na dźwigar. Ustawmy jeszcze sobie offsety. Ja przyjmuję sobie, niech to będzie left top. Zaznaczam teraz user. Chodzi o to, żeby nasz punkt referencyjny był w połowie tego średnika, w osi jakby tego dźwigara. On będzie w odległości 2,6. To jest ta odległość tutaj od końca wspownika do osi naszego dźwigara. To będzie ten punkt. Możemy jeszcze sprawdzić. Tu naciśniemy display i mamy ten czerwony kwadracik. I klikamy OK. Musimy sobie go jeszcze nazwać 01 dźwigar 1 i klikamy OK. Teraz musimy stworzyć drugi taki sam. Znowu wchodzimy na zakładkę PSC. Wybieramy z listy rozwijanej PSC-T. Odhaczamy symetrię 1. Tutaj sobie nazwę wpiszemy 02 dźwigar 2 i znowu wpisujemy nasze wymiary.
i 2,6. I pojawił nam się znowu dźwigar w okienku. Tutaj znowu wybieramy offset. Teraz będzie right top. Znowu jako user. To będzie znowu 2,6 metra. Sprawdzamy, czy w właściwym miejscu zgadza się. Jest OK. I dajemy OK. Teraz sobie stwórzmy jeszcze pręty pomostu. Add. Przechodzimy na zakładkę Value. Wybieramy stąd prostokąt. I wysokość naszej płyty pomostowej to będzie 0,27 metra. Szerokość 1 metr. I teraz musimy kliknąć Calculate, żeby nam policzył geometrię mas. Wpiszmy sobie tutaj nazwę 0,3 pomost. I teraz, żeby nam się nie pojawiał ten przekrój w widoku, to możemy sobie wyzerować te wartości. I natomiast geometria mas zostaje. I OK. Spójrzmy sobie teraz jeszcze pręt, który będzie odzwierciedleniem szerokości naszego dźwigara. To będzie znowu Add. Zakładka Value. I znowu z listy rozwijanej wybieramy prostokąt. To będzie wysokość 1,30 m, tak jak naszego dźwigara. Szerokość 1 metr. Znowu klikamy Calculate, żeby mieć geometrię mas. Wpisujemy sobie tutaj nazwę 0,4 szerokość belki. I również tutaj możemy wyzerować te wartości, żebyśmy ich nie widzieli w widoku. Geometria mas zostaje, czyli szczelność zostaje zachowana. I klikamy OK. Spójrzmy sobie jeszcze przekrój naszej poprzecznicy. Znowu zakładka Value. Wybieramy prostokąt. Nasza poprzecznica będzie o 20 cm niższa niż dźwigar, czy będzie miała 1,10 m wysokość. Szerokość to będzie metr. Klikamy Calculate. Przeliczona jest geometria mas. Wpiszmy nazwę 0,5 poprzecznica. Wybierzmy sobie offset. To będzie center top. OK. I stwórzmy sobie ostatni nasz przekrój. To będzie przekrój słupa. Klikamy znowu add. Wybieramy zakładkę value. Teraz będzie okrąg. Niech nasza średnica ma 1,20 m. Wybieramy calculate. I nazwę wpisujemy 0,6 słup. OK. I wszystkie przekroje mamy teraz stworzone. Teraz możemy sobie stworzyć, jeszcze przyjmijmy sobie grubość naszego panela. Ten panel tworzy po to, żeby do niego przyłożyć obciążenia powierzchniowe, na przykład od wyposażenia. Płytę chodnikową, asfalt. Wybieramy add i ja sobie ustawiam domyślnie grubość tego panela na 1 mm, żeby on nie był za sztywny. OK. I teraz będę tworzył structure grupy. Musimy je stworzyć, ponieważ program operuje w construction stage w etapowaniu właśnie tylko i wyłącznie na tych grupach. Ja sobie je nazywam podobnie jak nasze przekroje. Stworzę jeszcze dodatkowe jeszcze structure grupy. To będzie 07 ES. To będzie właśnie nasz panel, do którego będziemy przykładać obciążenia powierzchniowe.
później będzie 0,8 poprzeczne. Ten statczyk będzie nam potrzebny przy definicji obciążenia ruchomego. Tutaj będziemy musieli przypisać wszystkie pręty poprzeczne, ponieważ obciążenie ruchome będzie rozkładać się na dźwigawie głównie właśnie przez pręty poprzeczne, pręty pomostu. I jeszcze jeden będzie statczyk grup, to będzie 0,9 łożyska. Teraz stworzymy sobie jeszcze boundary group. To będzie wysokość dźwigara. Następnie utwierdzenie słupa B. Łożyska. I teraz tworzę 20 grup do szerokości współpracujących. A zrobię to w ten sposób, że kliknę prawym i wybiorę ten new z trzema kropkami. I tutaj wpiszemy dźwigar BM i tutaj wpiszemy 1, tu 20 i utworzy nam się z automatu 20 grup. OK. I się stworzyło. Teraz stworzymy jeszcze grupę obciążeń. Pierwsza to będzie ciężar własny. Druga to będzie sprężenie. I trzecie niech będzie obciążenia dodatkowe, wyposażenie delta G. Teraz będziemy mogli przejść do definicji reologii. Jesteśmy na zakładce Properties. Wybieramy creep, pełzanie skurcz, klikamy jako add i tutaj wpisujemy nasz beton C40 na 50 UN. Wybieramy tutaj normę. Tutaj polskiej normy nie znajdziemy, więc wybieramy tą, która jest nam najbliższa, czyli Eurocode. Tutaj należy wpisać wytrzymałość betonu, charakterystyczną wytrzymałość betonu na ściskanie FCK. Dla naszego betonu to będzie 40 tysięcy. Tutaj wpisujemy wilgotność względną, może zostać na poziomie 70%. Tutaj natomiast wpisujemy grubość zastępczą naszego dźwigara. Grubość zastępcza to jest 2 razy pole przez obwód. Ja to wcześniej wyliczyłem, to jest 0,46 metra. I tak wygląda krzywa pełzania, tak wygląda krzywa skurczu. Close i tutaj dajemy OK. Teraz musimy stworzyć jeszcze przyrost wytrzymałości betonu na ściskanie w czasie. Znowu klikamy Add i wpisujemy nasz beton ustójnościowy C40 na 50 UN. Wybieramy tutaj znowu Eurocode i tutaj teraz musimy wpisać znowu, to jest podpowiedź, FCK plus delta. FCK to jest 40 tysięcy, a delta to jest 8, czyli w sumie to będzie 48 tysięcy. Przerysuj i tak wygląda krzywa przyrostu wytrzymałości na ściskanie w czasie. I OK. Teraz musimy przypisać nasze właściwości reologiczne materiału do materiału ustojnościowego. Czyli tutaj wybieramy właściwości pełzanie skurcz, przyrost wytrzymałości betonu na ściskanie w czasie. Wybieramy nasz materiał ustojnościowego i klikamy Add. I w tym momencie dopiero przypisaliśmy właściwości reologiczne do dźwigara, do materiału ustojnościowego. Teraz możemy sobie stworzyć trzy obciążenia. Jesteśmy w zakładce Load, Static Load, Static Load Cases. I tutaj wpiszmy sobie ciężar własny. I teraz tutaj musimy wybrać sobie, bo będziemy pracować na etapowaniu, więc tutaj nie wybieramy dead load, tylko musimy wybrać construction stage. I klikamy Add. To samo robimy ze sprężeniem. Też musi być jako construction stage. I ja jeszcze dodatkowo wpisuję delta G, czyli
czyli obciążenie elementami wyposażenia. I klikamy Add Close. Teraz możemy sobie zdefiniować właściwości naszych kabli. Jesteśmy na zakładce Load. Wybieramy stężenie, właściwości stężenia. Klikamy Add i tu sobie wpiszmy kable 19. Tutaj możemy sobie wybrać, czy mamy do czynienia z kablobetonem, czy ze strunobetonem. My wybieramy kablobeton. Tutaj wybieramy materiał naszych kabli sprężających. Wcześniej zdefiniowaliśmy już, to będzie to stal. No i tutaj teraz musimy wpisać pole naszego kabla. I tutaj wpisujemy średnicę osłonki, niech to 10 cm. Tutaj wybieram relaksację stali sprężającej, według Eurocodu oczywiście. No i tutaj teraz musimy, jeżeli mamy wpisać, teraz musimy wpisać jakby właściwości, współczynniki Mi i K dla naszego kabla. I te współczynniki bierzemy z aprobaty technicznej producenta kabli. U nas to będzie, przyjmijmy 0,18, a to będzie 6000. Tutaj wpisujemy wartość poślizgu kabla w zakotwieniu, czyli na początku i na końcu. Niech to będzie po 6 mm. Klikamy OK. Mamy właściwości stworzone. Teraz możemy przejść do tworzenia prętów konstrukcji. W tym celu przejdźmy na zakładkę Structure. Tutaj wybieramy Base Structure. Tutaj mamy belki, kolumny, łuki. Wybieramy sobie belki. I teraz nasz ustrój nośny dwóch przęsłowy, 2 razy po 25 metrów. Ja przyjmę, że to będzie 50 prętów długości 1 metra. Przyjmijmy sobie jeszcze materiał pierwszy i przekrój dźwigar pierwszy. Tutaj klikamy sobie Add. Pojawia nam się w tym okienku. Jak klikniemy Apply, pojawi nam się tutaj teraz na ekranie. Teraz zdefiniujmy sobie drugi dźwigar. To będzie, wybieramy przekrój drugiego dźwigara. Przechodzimy na zakładkę Insert. Obiekt jest w skosie i po X on będzie przesunięty o 90 cm, a po Y to będzie 5,13. Klikamy Apply. No i stworzył nam się drugi dźwigar. Sprawdźmy sobie w widoku. Z lewej strony mamy dwa dźwigary. Widoki wymiarowe. Wyłączmy widok. I teraz ja proponuję, żebyśmy sobie od razu przypisywali te pręty do naszego Structure Group. Zaznaczam pręty razem z węzłami. Klikam na Structure Group 1 i przeciągam. Następnie robię to samo z drugim dźwigarem. Zaznaczam i przypisuję do 0,2 dźwigar. Teraz przejdziemy do narysowania prętów, które będą odzwierciedlały szerokość naszego dźwigara. W tym celu zaznaczmy sobie pierwszy węzeł. Przejdźmy na zakładkę Node Element. I tu jest taka, na zakładce Node jest taka funkcja Project. Jeszcze może pokażę, że tu jest nasz oś naszego dźwigara. Początek naszej płyty pomostowej i wspornika jest 80 cm od osi tego dźwigara. Teraz musimy podać, będziemy rzutować ten węzeł na linię. I załóżmy, musimy podać, żeby współrzędne T1 początku i końca tej linii. Czyli x-owa będzie, ja sobie przyjmuję minus 10. I teraz y-kowa to musi być y-kowa względem globalnego układu współrzędnych. Czyli to będzie 5,93. I drugi punkt. To będzie, ja przyjmę, że to jest 10 i to też będzie 5,93. Teraz musimy wybrać sobie kierunek wektor skosu. Zaznaczamy sobie opcję,
Wyznaczamy te dwa węzły, mamy kierunek skosu i klikamy apply i utworzył nam się węzeł z jednej strony. Tak, musimy taki sam utworzyć z drugiej strony. Znowu zaznaczamy węzeł. Teraz Y-kowa będzie 4,33. Mamy zaznaczony wektor skosu. Klikamy Apply i utworzył nam się drugi węzeł. To samo robimy z drugim dźwigarem. Zaznaczamy węzeł. Tutaj będzie Y-kowa 0,8. Znowu klikamy Apply. Utworzył nam się węzeł. Znowu go zaznaczamy. Tym razem będzie Y-kowa minus 0,8. I zaznaczamy i apply. Teraz narysujemy sobie kręty, które odzwierciedlają szczerość naszego dźwigara. Jesteśmy w zakładce Elements. Create Elements. Wybieramy sobie najpierw materiał. Musimy teraz wybrać ten z ciężarem własnym równym 0, żeby nam się nie zdublował ciężar. Następnie wybieramy przekrój. Niech to będzie pomoc, niech to będzie szerokość belki 0,4. I rysujemy. Teraz możemy sobie skopiować te kręty 50 razy. I jesteśmy w zakładce Elements. Klikamy Translate. Mamy zaznaczone Kopiuj. Będziemy kopiować co 1 metr 50 razy. Apply. I mamy skopiowane. Teraz najlepiej sobie zaznaczyć te kręty, które przed chwilą tworzyliśmy. Tutaj damy sobie Active, zaznaczamy je znowu wszystkie, razem z węzłami, które należą do dźwigarów głównych i przypisujemy do stacji grup szerokość belki. Klikamy Active All. Teraz możemy narysować pręty płyty pomostowej. Znowu jesteśmy w zakładce Elements, klikamy Create Element. Wybieramy materiał, znowu ciężar własny 0, żeby nam się nie dublował ciężar. Przekrój pomost. Zaznaczamy dwa węzły. I apply. Mamy stworzony. Teraz ja sobie jeszcze ten pręt podzielę na 4. Tu mamy taką funkcję divide. I niech to będzie na 4 części. Apply. Teraz musimy narysować wspomniki. I znowu musimy sobie zaznaczyć, tak jak poprzednio, nasz węzeł i skorzystamy z funkcji Project. Tutaj znowu będzie minus 10, pierwsza x-owa, y-owa będzie 7,73. To są wszystko współrzędne y-owe ze względem globalnego układu współrzędnych. Tu będzie x-owa 10. 3. Z tym, że ja teraz sobie jeszcze znowu wskazuję, musimy kierunek skosu, wektor skosu. I ja sobie jeszcze dodatkowo podzielę ten teren, znaczy będą dwa węzły. I apply. I stworzyły nam się dwa dodatkowe węzły. To samo zrobimy z drugim wspomnikiem po drugiej stronie. Znowu sobie zaznaczamy nasz węzeł. Tym razem tutaj będzie y-kowa minus 2,6. I apply. I nam się stworzył
Tworzy nam się węzły. Teraz możemy sobie narysować kręty płyty pomostowej. Create Elements. Wybieramy materiał. Znowu ociężaru 0. Przekrój pomost. I rysujemy. Teraz zaznaczymy sobie te kręty, które przed chwilą narysowaliśmy i skopiujemy je, tak jak poprzednio, 50 razy. W tym celu jesteśmy w zakładce Elements, klikamy Translate, Copy, będziemy kopiować co 1 metr 50 razy. I mamy stworzone kręty płyty pomostowej. Teraz najlepiej, jakbyśmy sobie te kręty, które przed chwilą stworzyliśmy, przypisali do Structure Group. Więc znowu zaznaczamy je. Teraz musimy sobie odhaczyć poprzecznicę. Na podporze C również i na podporze B. Ja może cofnę, bo tutaj chyba widzę, że mi się podwójnie pęty narysowały. Tak, są dwa. Więc ja może cofnę jeszcze. Tutaj już było. O. I może jeszcze raz spróbujemy. Narysujemy sobie jeszcze raz te końce wspólników. Czyli skorzystamy tutaj z opcji Project. Tu będzie minus 10. Tu będzie x-owa plus 10. Tu będzie 7,73. Wektor skosu. Podzielimy sobie to na 2. Apply. Teraz zaznaczamy sobie drugi węzeł. To będzie minus 2,6. 2,6. Mamy stworzone i teraz sobie stwórzmy ponownie te kręty płyty pomostowej. Create element, wybieramy materiał równy 0, przekrój pomost i
Jeden. I tutaj również teraz ten sobie podzielmy na 4 divide na 4 części. Sprawdźmy, czy nie jest znowu dublowany. Nie jest. Okay. I teraz skopiujmy sobie nasze pęty znowu 50 razy. Wybieramy Translate. Kopiuj. Co 1 metr 50 razy. Apply. Sprawdźmy, czy znowu nie są zdublowane. Nie są. OK. I teraz musimy przypisać znowu nasze pęty do starczego, czyli te, co przed chwilą stworzyliśmy, do pomostu. Znowu musimy odhaczyć nasze poprzecznice na podporze A i na podporze B. Odhaczamy. I przypisujemy teraz do Structure Group 03 pomost. Teraz byśmy przypisali nasze stworzone poprzecznice z kolei do Structure Group 05 poprzecznice. I znowu zaznaczamy nasze poprzecznice na podporze A, na podporze C. I na podporze B. I przypisujemy je do starczy grup 05 poprzecznice. Klikamy jeszcze raz. Mamy zaznaczone poprzecznice. Teraz musimy przypisać je do materiału ciężar własny, ustójnośny, żeby miały ciężar. Jeszcze raz klikamy i przypisujemy przekrój 0,5 poprzecznicę. Teraz najlepiej sprawdźmy sobie, czy mamy wszystko dobrze przypisane. Pomost, szerokość belki, poprzecznica. Teraz stwórzmy sobie, czy przypiszmy teraz pęty płyty pomostowej i poprzecznice do Structure Group 08 poprzeczny. To zaznaczamy sobie pomost, szerokość belki, poprzecznicę i zaznaczamy 08 poprzeczne i przeciągamy. I mamy teraz przypisane. Teraz stwórzmy sobie nasz panel grubości 1 mm. W tym celu zaznaczamy sobie pierwszą belkę, pierwsze pęty. I jesteśmy w zakładce Elements, wybieramy Extrude i teraz tutaj z rozwijanej listy wybieramy Line to Planar, czyli z linii stworzymy powierzchnię. Otraczamy Remove, wybieramy sobie znowu materiał, to będzie ten ciężar rozmowny 0, grubość już mamy przypisaną. Kopiujmy sobie to co 1 metr 50 razy. I apply. I mamy stworzony panel. Teraz znowu najlepiej go przypisać do Structure Group. Odhaczmy sobie wszystkie nasze pęty. Teraz damy inactive. Zaznaczamy całość i przypisujemy do Structure Group 07ES. Dajemy active all. Teraz sobie tą
ten panel damy inactive, to będzie nam troszeczkę przeszkadzał. I teraz stworzymy łożyska. Czyli zaznaczmy sobie tutaj te węzły, które są na podporze A, na podporze C i na filarze D. Skopiujmy sobie te węzły o 1,30 m w dół. W tym celu musimy przejść na zakład Notes, Translate. Tu mamy zaznaczony kopiuj. Po Z będzie minus 1,3 jeden raz. Apply. I mamy skopiowane. Teraz sobie przypiszmy nasze węzły z łożysk znowu do Structure Group 0,9 łożyska. Zaznaczmy sobie teraz nasze węzły, z których będziemy tworzyć słup. I teraz skorzystamy znowu z opcji Extrude. Tym razem to będzie Node to Line, czyli z węzłów utworzymy linię. I znowu wybieramy materiał. Tym razem to będzie materiał słupa. Przekrój 0,6 słup. Po zecie to będzie, jak to będą te jednometrowe. I 6 razy. I stworzył nam się słup. Teraz przypiszmy znowu, najlepiej sobie w tym momencie, te wszystkie pętli węzły do Structure Group 0,6 słup. Teraz możemy stworzyć, przejść do zakładki Boundary i stworzyć Elastic Linking. I tu wybieramy wysokość dźwigara. Wybieramy, że to będzie typ sztywny. I zaznaczamy sobie węzły. Przy słupie również. I na przyczółku C. OK. Teraz możemy przystąpić do zdefiniowania podpór, utwierdzenia. Na podporze B to będzie pełne utwierdzenie. Zaznaczamy węzły, łożyska. Wybieramy grupę łożyska. To będzie pełne utwierdzenie. Więc klikamy Apply. Ja sobie jeszcze przejdę tutaj do tej zakładki i żeby było widać nasze elastic linki w podglądzie. I teraz ja przyjmuję, że na pierwszym dźwigarze będą łożyska jednokierunkowo przesuwne po X, czyli będzie zablokowany po Y i po Z. Natomiast na drugim dźwigarze będą łożyska wielokierunkowo przesuwne, czyli odhaczamy Y, jesteśmy na przykład w osi łożyska, Apply. O. I w ten sposób mamy już jakby stworzoną konstrukcję. Dajmy sobie Active All. Teraz możemy przejść do dalszej definicji naszych obciążeń. Przejdźmy do ciężaru własnego. Jesteśmy na zakładce Load. Zaznaczamy Static Load. I klikamy tutaj ciężar własny. Wybieramy przypadek obciążenia, czyli ciężar własny. Grupę ciężar własny. I tutaj wpisujemy minus 1. I trzeba pamiętać, że teraz program przypisze nam do wszystkich elementów ciężar. Ale z tego powodu, że my stworzyliśmy sobie jeden materiał, gdzie ciężar własny jest 0, no to stąd nam się, że tak powiem, ten ciężar nie zdubluje. Apply. Cross. Teraz zdefiniujemy sobie obciążenia powierzchniowe od wyposażenia elementu, to będą płyty chodnikowe, asfalt, dwie bariery i balustrada.
Klikamy tutaj w miejscu i zaznaczamy pole. Najpierw będzie to kapa lewa. Wybieramy tutaj, że będzie ciężar minus 5,75 kN na metr kwadrat. I teraz ja może jeszcze pokażę. To są nasze obciążenia, to wrzut z góry. Tu będzie nasza kapa lewa, później jest asfalt. To są jakby powierzchnie obciążenia. Teraz my musimy wpisać współrzędne tych powierzchni. Czyli to będzie pierwszy nasz wierzchołek, to będzie drugi, trzeci i czwarty. Ja zawsze przyjmuję, że ten pierwszy to jest lewy dolny róg. I względem tego punktu musimy wpisać współrzędne pozostałych punktów. Czyli wpisujemy. Czyli pierwszy to jest 0, drugi to będzie 50 metrów, trzeci to będzie 50,17. Po Y będzie 1. Tu będzie 0,17. I klikamy Add. I mamy pierwszą powierzchnię obciążenia kapy lewej. Teraz będzie kapa prawa. Kapa prawa. Obciążenie zostaje, zmieniają się tylko nasze znowu współrzędne. Tu będzie 50,4. Tu będzie 2,35 szeroka. I tu będzie 0,4. I A. Następnie będzie asfalt. Ciężar będzie minus 1,96 kN na metr kwadrat. Tutaj będzie 51,25. To będzie 7,1. I tu będzie 1,25. I klikamy Add. I mamy asfalt. Teraz musimy dodać barierę. To jest obciążenie liniowe, więc zaznaczamy line. I tutaj będzie długość pierwsza współrzędna 0, druga to będzie 50. Niech przyjmiemy, że to obciążenie minus 1 kN na metr. OK. Później będzie balustrada. I to będzie tutaj powiedzmy minus 0,5. I to będzie add. I teraz musimy przypisać nasze powierzchnie obciążenia. Musimy aby wskazać położenie tych powierzchni obciążenia w globalnym układzie współrzędnych. Czyli względem jakby w tym punkcie. Tu jest globalny układ współrzędny. Tutaj wybieramy delta G, grupa delta G. Tu mamy już powierzchnię obciążenia kapa lewa. No i pierwszy punkt to będzie przesunięty w 1,19 x-owa, y-owa będzie 6,79. I ja teraz zawsze sobie kopiuję tą pierwszą wartość i wklejam dwa razy. I nadajemy kierunek po x, to będzie na przykład 2. I po y to będzie 7. I klikamy apply. No i w ten sposób nam się stworzyło obciążenie powierzchniowe kapy lewej. Teraz wybieramy powierzchnię obciążenia kapa prawa. Tutaj będzie znowu minus 0,46, czyli położenie naszej lewego dolnego wierzchołka powierzchni obciążenia względem globalnego układu współrzędnych. Minus 0,46. Minus 2,66.
I znowu kopiujemy to sobie i wklejamy dwa razy. Nadajemy kierunek po X, nadajemy kierunek po Y i apply. I stworzyło nam się drugie obciążenie powierzchniowe kapapela. Teraz musimy stworzyć obciążenie asfaltem. Wybieramy powierzchnię obciążenia asfalt. I znowu musimy wpisać położenie względem lewego dolnego wierzchołka tej powierzchni obciążenia względem globalnego układu współrzędnych. I to będzie minus 5 cm po x, po y będzie minus 0,31. No, kopiujemy. Nadajemy kierunek po x, kierunek po y i klikamy apply. I mamy przyłożone obciążenie, od asfaltu. Zostały nam jeszcze dwie bariery i balustrada. Wybieramy barierę. Najpierw będzie ta z lewej strony. I znowu jej położenie określamy. To będzie 1,29 po x i po y 7,29. I znowu jak poprzednio kopiujemy sobie i wklejamy dwa razy. Nadajemy kierunek po x, kierunek po y i klikamy apply i tu nam się pojawiło obciążenie liniowe od bariery. To jest bariera lewa, teraz będzie bariera prawa. Będzie znowu położenie minus 0,13. Po y będzie minus 0,76. I jak poprzednio kopiujemy sobie tą wartość i wklejamy dwa razy. Nadajemy kierunek po x, nadajemy kierunek po y. Apply. No i tutaj już nam się włożyło obciążenie liniowe. Zostało nam już ostatnie obciążenie balustradą. To będzie minus 0,43 i minus 2,46. I znowu kopiujemy sobie. Wklejamy dwa razy. Nadajemy kierunek po x. Dodajemy kierunek po y i apply. I dodało nam się tutaj obciążenie od balustrad. OK. Mamy obciążenie powierzchniowe zdefiniowane. Teraz możemy przejść do definicji obciążenia ruchomego. Jesteśmy w kartce load. Przechodzimy tutaj na Moving Load, wybieramy polską normę obciążenia i teraz definiujemy pasy obciążenia. Klikamy Add i pierwszy to będzie pas 1. Pasy mamy szerokie na 3 metry i teraz wytłumaczę może o to, że tutaj jest ten minus 7. Chodzi o to, że pierwszy pas będzie w odległości minus 1,74 od osi dźwigara. Drugi pas będzie w odległości minus 4,74, a chodnik będzie w odległości 1,66 metra. I takie wartości tu musimy wpisać. Minus 1,74. I tutaj teraz wpisujemy, zaznaczamy crossbeam, czyli że obciążenie ruchome będzie przekazywać swoje obciążenie na dźwigary główne przez belki poprzeczne. I tutaj musimy wybrać naszą stworzoną wcześniej z tepsze grup 0,8 poprzeczne. I teraz tutaj jeszcze tutaj wpisujemy skos. U nas jest 80 stopni, ale tutaj mamy rysunaczek i ten kąt trzeba podać od pionowej linii w prawo. Czyli jak my tu mamy 80, to tutaj będzie 10. Zaznaczamy numery, to będzie 1, tu 50, to są nasze. To jest nasz pierwszy dźwigar, klikamy Add i OK. I wyświetlił nam się pierwszy pas z dopasowaniem do skosu. To samo musimy zrobić z drugim pasem.
Wpisujemy pas 2, szerokie na 3 metry, tylko że ten teraz będzie na miłosierdzie minus 4,74. Zaznaczamy crossbeam, 0,8 poprzeczne, skos, numery już mamy, klikamy add i OK. I mamy stworzony drugi pas. Musimy jeszcze stworzyć pas ruchu dla pieszych, nazwijmy go piesi. Szerokość to będzie 1,5 metra. Na miłosierdzie plus 1,66 i szerokość też 1 metr, 1,5 metra. Rozdział belki poprzeczne, 0,8 poprzeczne, kąt skosu zostaje. Numery dźwigarów też nam się zgadzają. Add i OK. I doszedł nam tutaj pas ruchu dla pieszych. Możemy zamknąć. Teraz stwórzmy sobie pojazd. Pojazdy. Pierwszy to będzie pad standard, to będzie nasz pojazd K. Niech będzie klasa obciążenia A. Z obciążeniem równomiernie rozłożonym 4 km na metr kwadrat. Współczynnik dynamiczny auto. OK. I przyjmijmy jeszcze piesi, pieszych. Tu sobie wybierzmy piesi, na przykład niech to będzie 2,5. Piesi. OK. Mamy stworzone. Teraz musimy stworzyć przypadki obciążenia ruchomego. Klikamy Moving Load Cases. Pierwszy to będzie pojazd. Zaznaczamy tutaj pojazd K. Uznamy wybrany pojazd. I teraz tu musimy wybrać, po jakich pasach ruchu ten pojazd będzie się poruszał. Czyli wybieramy pas 1 i pas 2. Program już w tej wersji wie, że ma przyłożyć pojazd K 800 km tylko do jednego z tych dwóch pasów. A tabor będzie oczywiście na obu. I tu OK. Jeszcze musimy stworzyć przypadek obciążenia pieszymi. Piesi. Klikamy Add. Nasi piesi będą się poruszać się po pasie ruchu dla pieszych. OK. OK. I mamy stworzone dwa przypadki obciążenia ruchomego. Teraz byśmy stworzyli, pokażę jak do programu, jak wgrać kable. Jesteśmy w zakładce Load. Przechodzimy tutaj na sprężenie. Wybieramy profil, klikamy Add i teraz to sobie nazwijmy nasz pierwszy kabel. Kabel 01. Wybierzmy właściwości, które wcześniej stworzyliśmy. Przypiszmy to do naszego pierwszego dźwigara 1, tu 50. Zaznaczamy 3D. Ja mam już w Excelu przygotowane te trasy. Zaznaczamy sobie taką trasę z naszego arkusza kalkulacyjnego. Klejamy tutaj. I to będzie OK. I stworzył nam się pierwszy kabel. I w ten sposób tworzymy. Ja przyjąłem 5 kabli. Może pokażę. To jest trasa naszego kabla. U góry są 3, na dole są 2. I w ten sposób i znowu tworzymy drugi kabel. Kabel 02, właściwości kabel 19, dla pierwszego dźwigara 3D i wklejamy trasę drugiego kabla. OK, jest drugi kabel. Teraz stworzymy trzeci, kabel 03, właściwości do pierwszego dźwigara 3D. Kopiujemy z
Użyjemy kabla z arkusza kalkulacyjnego i wklejamy. OK. To będzie czwarty kabel. Kabel TF4. Właściwości do pierwszego dźwigara 3D. I to będzie czwarty kabel. Tu będzie jeden. OK. I ostatni, piąty. Kabel 0,5. Właściwości przypisujemy do dźwigara pierwszego 3D. I ostatnie, współrzędne. I teraz załóżmy, że takie same kable jak w pierwszym dźwigarze są w drugim. Teraz pokażę, jak można łatwo skopiować te kable, te trasy, te kabli do drugiego naszego dźwigara. W tym celu trzeba zaznaczyć kabel, trasę kabla. Klikamy Copy Move. Zaznaczamy tutaj trzecią opcję. Zaznaczamy nasz drugi dźwigar. Klikamy Add i OK. I mamy ten kabel skopiowany. Tu nam się pojawił kopia pierwszego. Klikamy znowu. Zaznaczamy drugi kabel. Copy Move. Wybieramy ostatnią możliwość. Dźwigary. Dźwigar 2. Add. I OK. I stworzył nam się kopia drugiego dźwigara. Teraz będzie trzeci, zaznaczamy, copy move, trzecią możliwość, zaznaczamy dźwigar drugi, add i OK. Zaznaczamy kabel czwarty, copy move, wybieramy trzecią opcję, zaznaczamy drugi dźwigar, add, OK i ostatni nasz kabel. Zaznaczamy copy move. Trzecia opcja to dźwigara numer 2. To będzie 51. Add. I OK. I w ten sposób mamy stworzone skopiowane kolejnych 5 kabli. Teraz sobie może ponazywajmy. To będzie kabel 6. To będzie 7. To będzie kabel 8. Ten będzie 9. I ten będzie 10. Ok. Mamy stworzone 10 kabli. Teraz musimy określić siłę naciągu naszych kabli. Ten test. Teraz klikamy, wybieramy tutaj nasz przypadek obciążenia sprężeniem, grupę obciążenia sprężenie, zaznaczamy wszystkie nasze 10 kabli, przerzucamy na prawą stronę, określamy siłę, naciąg będzie obustronny i naciągniemy to z siłą 0,75, to będzie 39,75. Te naszych 19 i klikamy Add i stworzyły nam się tutaj kable. Okay. Teraz możemy przejść do etapowania. Klikamy tutaj tam ikonkę, użmy sobie cztery etapy. Generate, no, nazwijmy sobie etap. To będzie 1, 2, 4. Niech one sobie trwają na początku, damy po 14 dni.
OK, z automatu nam się stworzyło cztery etapy. Sobie zaznaczmy, że trzeci etap będzie trwał 56 dni, a ostatni etap będzie trwał 36.416, czyli tak jakby, żeby było pełne 100 lat. I przejdźmy teraz do pierwszego etapu. W pierwszym etapie będzie nasz słup. Bieg betonu w momencie pierwszego obciążenia to będzie 14 i przerzucamy, jesteśmy w zakładce element, przerzucamy w prawo, dajemy add, apply, następne właściwości, tutaj zaznaczamy utwierdzenie słup, add, apply i obciążenie, zakładka obciążenie, ciężar własny, add, apply. Przejdźmy teraz do drugiego etapu. W drugim etapie założyłem, że już będzie stworzony nasz ustrój nośny. Czyli wybieramy tutaj wszystko z wyjątkiem słupa. Przerzucamy add, apply. Właściwości to samo, też będą wszystkie przerzucone z wyjątkiem utwierdzenia, żeby nam się nie dublowało. Apply i obciążenie sprężeniem. Apply. W trzecim etapie założyłem, że dodamy obciążenie od delta G, czyli obciążeniem wyposażenia. Apply. A czwarty etap to jest, no trwa po prostu 100 lat, tak żeby było widać efekt neurologiczny. I OK. Teraz sobie zobaczmy, jak wygląda nasz obiekt. Jak wygląda w etapie pierwszym, czy się wszystko dobrze przepisało, a nie mamy łożysk, czyli musimy wrócić do base. Etap pierwszy, boundary. Chyba. Jedynie słup B. Aha, to tutaj najwidoczniej musiałem źle przypisać. Łożyska są dobrze. Czyli po prostu jeszcze raz sobie skasujmy sobie te boundary, łożyska. I tu dajmy delete. Mogę być default. OK. I jeszcze raz tutaj sobie dajmy utwierdzenie słup B. Pełne utwierdzenie. Zaznaczmy nasze węzły. Boundary group się zgadza. Pełne utwierdzenie jest OK. OK, i teraz znowu sobie sprawdźmy. Jeszcze raz będziemy musieli chyba zdefiniować. Tak, jeszcze raz będziemy musieli zdefiniować sobie tutaj łożyska. To przejdźmy tutaj, zaznaczmy sobie te dwa pierwsze. Tutaj miały być łożyska jednokierunkowo przesuwne. Apply. Tutaj wielokierunkowo przesuwne. Apply. Dobrze. Sprawdźmy sobie, czy się zgadza. Wysokość dźwigara. Utwierdzenie B. Zgadza się. Łożyska. Zgadzają się. Dobrze. A wszystko powinno być OK. Sprawdźmy sobie teraz na etap pierwszy. I już mamy i słup, i utwierdzenie. Przejdźmy teraz etap drugi.
pojawi się ustrój nośny z łożyskami i elastygminkami. W trzecim etapie doszło nam, tutaj widzimy obciążenie powierzchniowe do wyposażenia. No a czwarty etap to jest ten, co ma 100 lat. Teraz ja może pokażę, jak wprowadzić szerokości współpracujące do dźwigarów, bo jest to konstrukcja ciągła sprężona. I pokażę to tylko może na paru pierwszych pętach, bo to by nam za dużo czasu zajęło. I później otworzę plik, w którym te szerokości są już wprowadzone. Jesteśmy na zakładce Boundary. Tutaj jest szerokość efektywna. Niestety musimy te szerokości sami określić. Znaczy musimy przeliczyć geometrię mas. Geometrię mas zarówno całego przekroju, jak i z szerokościami współpracującymi. I tutaj musimy, tutaj się wpisuje, wybieramy sobie najpierw nasze właściwości BM1. I tutaj musimy wpisać, tu się wpisuje współczynniki na węźle I i węźle J dla danego pęta. Tutaj jest to stosunek przekroju z szerokościami współpracującymi do przekroju bez szerokości współpracujących. Ja takie współczynniki już policzyłem, pokażę tylko dla dwóch pierwszych pętów, żeby nie przedłużać. Tutaj zaznaczamy sobie pęt 1 i 51. I teraz wybieramy sobie właściwość. Takiej oczywiście mamy 20. Więc pierwszy to będzie 0,89, drugi będzie 1,103, trzeci 0,945 i tutaj będzie 0,926, 1,068 i 0,963. I mamy zaznaczone pęty, mamy wybrane tutaj właściwości i klikamy Apply. I w ten sposób trzeba przypisać te szerokości współpracujące do wszystkich pętów. Ja w tym momencie otworzę plik, który wcześniej stworzyłem, gdzie są już wpisane te szerokości współpracujące. To by nam za dużo czasu zajęło. Tu już mamy te szerokości wpisane dla danych pętów i ostatniego. Teraz musimy jeszcze, jeżeli korzystamy z etapowania, musimy te obciążenia, które są w etapowaniu, czyli przede wszystkim ciężar własny delta G, wyciągnąć do fazy post-CS. Czyli w tym celu musimy tutaj przejść na zakładkę analiza, kliknąć Construction Stage i tutaj dodajemy add i tutaj musimy, wpisujemy sobie ciężar własny, zaznaczamy, przenosimy na prawą stronę i klikamy add. Tutaj możemy tylko trzy takie obciążenia wypisać. Drugim obciążeniem będzie nasze delta G. Przerzucamy. I OK. I teraz możemy przejść już do definicji, do kombinacji obciążeń. Klikamy Result, Dot Combination. Ja skorzystam tutaj z automatycznej generacji obciążeń. Wybieramy beton. Index już ma tutaj polską nazwę obciążeń. Zaznaczamy tylko układ podstawowy. OK, tworzyły nam się tutaj przypadki obciążeń, kombinacji, tam close. No i teraz możemy dać przelicz. Obliczenia będą trwać około niecałą minutę. Program liczy to bardzo szybko.
I tutaj, no, mamy 1,5 minuty. I tak jest bardzo szybko. I teraz możemy przejść do prezentacji wyników. I przejdźmy może do etapu 4. Zobaczmy, jakie mamy wykresy momentów zginających dla naszych dźwigarów. Klikamy na Results. Wybieramy tutaj siłę. Beam Diagrams. Przejdźmy może najpierw od ciężar własny. Legenda. I tutaj mamy wartości. Wartość od ciężaru własnego. Następnie obciążenia DTG i obciążenia sumaryczne. Czyli i ciężar własny, i DTG, i kablami. To jest jeszcze może momenty od kabli sprzężających, momenty pierwotne, wtórne, czyli od reakcji wzbudzonych. Możemy sobie także zobaczyć, jakie są siły osiowe o stojnośnym od sprężenia. Zobaczmy sobie teraz może, jakie są wykresy naprężeń. Niech będzie to na przykład dla już etapu końcowego. Wybieramy znowu nasze dźwigary. I niech to będzie od wartości obciążenia charakterystyczne. Włókna dolne. I mamy wykres naprężeń we włóknach dolnych. Tutaj wartości z minusem, to znaczy, że są wszystkie ściskane, nie ma rozciągania. Sprawdzimy jeszcze włókna górne. Również mamy tutaj ściskania, nie ma żadnych rozciągań. Sprawdźmy sobie może jeszcze, jakie są reakcje w naszej konstrukcji. Na przykład charakterystyczne, FZ, agenda. I tutaj mamy value około 3,5 MN na filarze, około 2 mega na przyczółkach. Sprawdźmy sobie jeszcze może, jak wygląda, jak program przyjął nasze obciążenie ruchome. Tu jest taka Movie Tracer, Beam Moments. Na przykład pojazdu, jest to będzie na przykład belka 13. Momenty. I tutaj przyjął, jak widzimy, to jest jakby położenie dla elementu przęśla. Przyjął nam oczywiście nam jeden pojazd 100 kN. Sprawdźmy sobie jeszcze może dla elementu nad podporą 25 będzie i minimum. No i tutaj dla, żeby uzyskać jak największy moment nad filarem. Bardzo To ja w takim razie dziękujemy. Będziemy ja kończyć prezentację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.